I często mówimy o tych zwierzętach, że one są takie niby mało inteligentne, że nie potrafią stworzyć sobie technologii. Ja uważam, że nawet można powiedzieć, że one mają więcej miłości w sobie od ludzi, że są na wyższym poziomie zwierzęta. Zauważcie, jak się zachowują, jakie są oddane pieski, koty i tak dalej. Ja uważam, że są bardziej uduchowione, im niepotrzebna jest technologia. I podejrzewam, że my na początku też tak. No, nie podejrzewam, tylko tak było, że bez tej technologii więcej było w nas empatii i tej właśnie bezwarunkowej miłości. I zwierzęta tak samo. My nie jesteśmy w ich skórze, nie wiemy, co one myślą. A może one się z nas śmieją, widzą i czują więcej i mają kontakt z niebem, a teraz tylko po prostu to jest ich ostatni etap. Żeby być w skórze, żeby na przykład wzbudzić w nas empatię, bo człowiek na przykład zaopiekuje się takim zwierzątkiem i to zwierzę mu przekaże swoją miłość, więc nie znamy planów, tak powiem, indywidualnych każdej duszy. No i tym optymistycznym akcentem dzisiaj skończymy. Zapraszam Was do następnego odcinku, zapraszam Was do odwiedzania mojego kanału, Nina tego w szkole Ci nie powiedzą. Spokoju Wam życzę przede wszystkim, no czego więcej. Jak jest spokój, to później się wszystko układa i zrozumienie przychodzi i możemy tym zrozumieniem i miłością się dzielić z innymi. Do zobaczenia. Thank you.